Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Jak widzicie, praca w re. Praca w re i mam tego progresu coraz więcej. Już kończę intro i wszystkie te ich opisy postaci i tak dalej. I powiem wam, że chyba najbardziej pojebany to jest żółty mak jak na razie, jeżeli chodzi o robienie tego tłumaczenia. Naprawdę tego jest mega, mega odgroma. Ja wam zaraz nawet powiem ile. Wyszło mi linijek, to prawda nie samego tekstu, tylko ogólnie wszystkich skryptów, jeżeli chodzi właśnie o to intro. I to wychodzi 118 tysięcy linijek. I każdą linijkę muszę sprawdzić, czy przypadkowo nie zawiera tekstu. Dlatego nie dziwcie mi się, że jestem taki przyjebany jak papa do dachu dzisiaj, bo skończyłem, wróciłem z pracy o 22.30. Usiadłem do tłumaczenia o 23.30 i skończyłem tłumaczyć chyba o godzinie 3.30, więc można sobie mniej więcej zobrazować, w jaki sposób to tłumaczenie się u mnie odbywa. Dodatkowo jeszcze w pracy tłumaczyłem. Siadłem sobie i po prostu miałem mało zajęć, sobie to robiłem. Więc tak, jestem w tej chwili na intrze na 87 tysiącach, więc jeszcze trochę tego tekstu mi zostało, ale jest progres. I stwierdziłem, że tak, gdzie zakończyliśmy ostatni odcinek, przydałoby się może wam pokazać, jak to tłumaczenie więcej wygląda. Czyli tam mamy bodajże teraz stację radiową, którą w sumie przetłumaczyłem. Ale ogólnie z tłumaczeniem tej gry jest problem taki, że tłumacząc te teksty, my nadal nie wiemy, kto to kurde mówi. No bo tam nie ma nic opisanego, naprawdę nie wiem, czy to jest Marina, czy jest kto, czy jest co. Więc no... No tak, czasem na przykład jeżeli gramy kobiecą postacią, no niestety mogą być teksty w języku, czy w formie męskiej, bo ja nie wiem, kto to mówi. Nie wiem, kto to mówi, więc po prostu takie rzeczy będziemy sobie poprawiać już, gdy wydamy to tłumaczenie. Dobra, bo rozgadałem się, 2 minuty co prawda, ale się rozgadałem. Okej, wracamy po chwilowej w sumie przerwie. No i moi drodzy, jak to dokładnie wygląda? Bierzemy się oczywiście bliżej oświecenia standardowo. Nie pamiętam, czy dokładnie tutaj przetłumaczyłem, bo tutaj też jest masa tekstu. Nie, tutaj definitywnie nie przetłumaczyłem. Tutaj jest masa tekstu, począwszy od tego, że na przykład mamy tutaj agencja prasowa czy coś. Również był tutaj tekst na początku, jak wchodziliśmy w tym odcinku, że jest tutaj dosyć powietrze nie tęgie, więc tutaj jest masa tego. Recepcja nas nie interesuje. Tutaj widzę, że nic nie ma klikalnego. Co my tutaj znajdziemy? Półki wypełnione są z archiwizowanymi dokumentami. Nic nie przykuwa twojej uwagi. Nic a nic. Szafki z dokumentami i jest... Właśnie, szafka z dokumentami. Jest pełna starych artykułów i nic zbyt interesującego. Ja zapomniałem to skasować. Ja sobie tutaj wolnąłem test, bo tekst mi wychodził poza tak jakby, wiecie, tą strefę tekstową. Niestety, ale Termina, czy ogólnie RPG Maker ma problem z tym, że tekst się sam nie zawija. Więc to jest porażka pod tym względem. Ja sam muszę planować mniej więcej ile... potrzebuje tekstu, ile miejsca na tekst. I sam te dialogi muszę przycinać. To jest naprawdę no wręcz kuriozalne dla mnie. Totalnie kuriozalne dla mnie. Dajmy może mu to zgniłe mięsko, bo widzę, że on jest głodny. A już w sumie tak, hunger tak mu sporo spadł. O fuck. A mnie dziad wydygał. Jesteś martwy. No właśnie, tutaj też przetłumaczyłem. Wiedziałem, że będzie tutaj Cocoon Head, więc stwierdziłem, że też wam to pokażę. Trzymaj się ode mnie z daleka. Zdychaj. Chcę zaryzykować. Ryzykujmy. I nie wyszło. Marina staje po łbie. To dosyć mocno po łbie została. Ale to luz. To nie jest problem. Tak sobie użyjemy w sumie ataku wzmocnionego. Właśnie. No właśnie, widzicie ile ona nawala HP? I cały body praktycznie się zregenerował. Ja nawet nie używam w tej chwili leczenia, bo to nie ma sensu. Nie używam nawet bandażu. Dobra, nic nie znajdujemy niestety w nim. Kopnę go. Brak reakcji, ale każde kopnięcie daje satysfakcję. Okej. Odetnijmy mu tę główkę.
Wiecie, to dla mnie... Właśnie, jeszcze jedno, zanim to wam powiem. Zostawiłem Half Coconut, na przykład nazwę własną, przetłumaczoną w oryginale. I myślę, że resztę też będę po prostu zostawiał to w oryginale, łącznie ze spelami. Łącznie ze spelami. Wybierasz okulary. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. To jest wejście chyba na piętro nawet. Zapalmy sobie świeczkę, chociaż i tak Minda mam 84, no w sumie o Mind się nie musimy w ogóle martwić. To jest wejście na górę czy na dół? Chyba na dół, do piwnicy. Też nic nie ma. Teraz wiadro używane do czyszczenia podłóg. Znajduje się tu panel elektryczny. Użyj short tylko, czyli zwarcia. Na razie nie. Czemu ja to nie przetłumaczyłem? Aż sobie screena walnę. Może nie screena, sobie zapiszę. Kurwa, nie zapiszę. Dobra, na filmie sobie zobaczę. Dobra, drzwi się nie są otworzy, wydają się być zamknięte na jakiś elektryczny zamek. Otwórz drzwi siłą. Raczej nie. Ale przynajmniej sobie może HP odnowimy. Nie, to chyba w ten sposób to nie działa. Nie. Ale to nie ma problemu. Jest tu coś zapisane. Tak, jesteśmy teraz na bieżąco z nowoczesnymi czasami, z elektrycznym zamkiem i wszystkimi innymi, ale przestańcie walić w panel. Nie da się go otworzyć brutalną siłą, idioci. Dobra, mówimy short circuit. Coś jest? Nic. Nic a nic. I standardowo oczywiście cięcie. Nawet gry nie zatrzymałem, cholera. Nie zatrzymałem gry, ale chyba jakoś mocno nie dostaliśmy po głowie. Nie wiem, jak gry niewiele spadł. Dobra, chyba tutaj nie będzie żadnego przedmiotu. Przynajmniej nie widzę, cokolwiek tutaj było. Jedyny tekst. O! Dodatkowe śmieci wypełniają półki. Co tu nie ma? Czym ty jesteś? Został postrzelony w głowę. I tylko tyle? Pytanie, czy został postrzelony, czy sam się zabił? Jakieś inne wyjście. Czarna kalewa pusty wyraz twarzy. Powoli żuje w ustach brązową kępkę trawki. Im dłużej patrzysz na kalewa, tym bardziej zaczyna wyglądać na zirytowanego. To też mogę poprawić. Aleksandra spokojnie wpatruje się w odległy horyzont. Knonsens rozgląda się dookoła z otwartymi ustami, zachowując się jak głupek. Przepraszam, Knonsens. Ale to nie ja wymyśliłem, naprawdę. Musisz mi uwierzyć. Tak było w tekście. Zresztą ja nawet, wiecie, nie widzę, czy to jest zombie nawet w tłumaczeniu, tylko widzę na przykład, nie wiem, NT-47 albo coś takiego, nie? To jest dziwne tak tłumaczyć, mega dziwne. Ale wydaje się, że nic tutaj dalej nie ma. Tego też nie przetłumaczyłem jakimś cudem. To znaczy lorem ipsum. Nie wiem. Nie tłumaczy mi tego. Kilka rzeczy na pewno jeszcze nie przetłumaczyłem. To z powodu tego, że mogłem to przeoczyć. Po prostu wiecie, przy takiej ilości tekstu da się tą jedną linijkę czy dwie nawet są przeoczyć niestety. Ktoś tu będzie. Kurde, no pusta jest ta agencja prasowa. Okna też są nieinterakcyjne. Jed. No to się naprawdę będzie więcej. No, tu nic nie ma. Dark Marinka nam goduje. Same śmieci. Marinka nic nie chce mówić, więc niestety. Lipa. Tutaj też nic nie mamy w sumie do
do przeczytania. Widzicie, tutaj ile to było? Lokacja na 5 minut, dosłownie na 5 minut, a tłumaczenia było kurwa tyle, że to jest po prostu dramat. Półtorej godziny siedziałem i po prostu tłumaczyłem. A lokacja na 5 minut. Myślałem, że naprawdę więcej czasu spędzimy. Jestem trochę rozczarowany. Jestem trochę rozczarowany. Tutaj też tego czytać się nie da. Dobra. Riaville West. My tutaj byliśmy? No, chyba nie. W ogóle przejścia nawet nie ma. Tu nawet przejścia nie ma. Roid Vial. Tu chyba też nie ma. Naprawdę byłaby taka lipa? Tu jeszcze jest przejście, okej. Okay. Nie. Off Coconut. Na przykład dałoby się go na minę wciągnąć? Nie da się. Ej, spróbujmy go na minę wcisnąć, bo być może to też jest jakiś sposób. No, jesteś, no chodź. Chodź, gdzieś. O, ale ten soundtrack nawet z terminu jest piękny. A, omija. Omija miny. Jesteś martwy, tylko Marinka jest głodna. O, shit, nie pomyślałem o tym. Oh no! I co ja zrobię teraz? Nie pomyślałem o tym, cholera. Zostałam Marinka sobie dyszkę. Na szczęście. I Aleksandra została po łbie. Niedobrze. Niedobrze. Palimy go w łeb. Marina sobie całe kopę zregenerowała. To coś pięknego. Ono po prostu zarąbiste. Tutaj sprawności pod tym względem. Dobra, dajmy mu trochę niebieskich fiolek. Na razie też nie będziemy Aleksandry opatrywać. Dobra, obetnijmy główkę kolejną. Boże, te główki to mam od cholery. We wszystkie spele będziemy mogli sobie teraz inwestować. W ogóle możemy to skraftować. Jakiś w ogóle pie jest. Ale mięsko, dobra. Klasek mięsny. Może być. Mieszanki nas nie interesują, skondensowane również nie. Ja nie mogę robić... O! Crafted weapon. Możemy to stworzyć. O cholera. O cholera. Ej, no to bierzemy to. Wielka stołowa taśma kręcała strzepiły i złom metalu. Kurde. Meat grinder. Tylko ja jej chyba nie mogę dwuręcznie nosić, prawda? Bo nie mam kurwa ręki. Ona w ogóle nie może tego unosić. No to lipa. No to lipa. Nie podoba mi się to. Mały kluczyk, mały kluczyk. Tu nie ma przejścia. Może coś w samochodzie? Nope. Oby tylko nie wleść w minę i będzie naprawdę w porządku. Da, tutaj również rurka. Był ten typek. To już tutaj naprawdę nas nie interesuje przejście w żaden sposób. Bo chyba nawet w sumie nie ma przejścia. Wszystko jest zawalone, wszędzie jest gruz. Kurde. Lipa. Tam chyba też nie przejdziemy. Więcej pułapek. Nie widzę, żeby mi się tutaj udało przejść nietkniętym. Gulasz grzybowy, świetnie. Przez okno Marinka nie możesz przejść, tak? A to co to jest?
Jest cicho. Jest cicho, ale co tu jest? I cicho, bo przyjdzie z dzicho. Dobra. Trzeba zapisać grę. Co my tu mamy? Oprócz kwiatka, który jest w plastiku. Drzwi nawet nie drgną. Te też nie. Te również nie. Jakieś zdjęcia, obrazy. What? Znajdujesz jedno skrzydłowy naszyjnik. Ciekawe. Co ten naszyjniczek nam daje? Możemy zobaczyć? Czy cokolwiek nam daje? W ogóle go możemy założyć? Możemy. Magic plus 9. Naszyjnik w kształcie skrzydła motyla. Jest coś wygrawerowane na jednej stronie. Nie możesz mieć czegoś nowego przed... Co, czekajcie, bo czegoś nie rozumiem. Before you reap. Nie możesz mieć czegoś nowego przed tym, zanim wyrwiesz skrzydło motyla i poświęcisz coś innego w zamian. Wiecie co, ta czcionka, którą zmieniłem na oryginalną, wydaje mi się lipna straszna. Nie wiem, czy nie będę jej zmieniał w tym odcinku. Albo jeszcze i tym. Ciężko mi się nawet czyta. Tamta była chyba lepsza. Dobra, tutaj nie mam przejścia. No, zyskaliśmy naszyjnik, ale czy coś on nam daje w tej chwili? Czy ten naszyjnik był dla nas istotny? Spotkaliśmy dziewczynkę tak naprawdę. Tego pierdziernika, ale czy coś nam to dało? Kolejny Black Calf jest głodny. Tutaj się nie możemy dostać w żaden sposób. Bo wszystko jest pozamykane. Albo ja czegoś nie widzę. Bo tu się trzeba przeklikać, bo tu czegoś nie widać. Kurde. No wydaje się, że nie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Myślałem, że pójdziemy teraz na południe. Go down. Ja czegoś nie widzę. To jest pytanie. Bo mogę czegoś nie widzieć faktycznie. No ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę mamy tylko jedno przejście. I nie wydawało mi się, że... Może to być jeszcze jakieś inne. Chociaż z tego co pamiętam w tłumaczeniu, jak tłumaczyłem to miejsce, to wydawało mi się, że było coś. A nie, to było to, okej. Okay. Też się zawalił. Właśnie wydawało mi się, że coś było z zawaleniem. Ale to w takim razie to było. I dobrze mi się kojarzyło. Dobrze mi się kojarzyło. No to wychodzi na to, że tutaj nie ma przejścia. Tutaj nie ma przejścia. Chyba, że tu nas nie było. Kolejne pułapki. Ja zaraz coś wpadnę. Na pewno nas nie było tutaj na dole. Okej, tu było przejście. Tu było przejście jednak. No to wybaczalne. Zaraz pewnie na coś wpadnę. Najpierw idziemy na zachód. Niech będzie. Kurwa, strzelec. A u mnie tak, Marinka jest głodna. Widzę, że mi body spada. Ej! Krwawienie nie działa jak w jedynce. To ja muszę zaraz udobruchać. A co daje ten brudny?
State, okej. Niebieska fiolka, dajmy Aleksandrze. Wszyscy są głodni. Myślę, że możemy nakarmić plackiem mięsnym Marinkę. Kurwa, trochę dużo dam. Trochę dużo dał. Patrzę, co jeszcze mogę tutaj jej dać, ale... No tak, na pewno mogę z nim mięskiem kalewa. To jest standard. Może nawet byłbym skłonny... Mam 15 brak fiolek w sumie. W sumie dwie poświęcić. Healing. No i git. I musimy zapisać grę, bo to też jest ważne w tej chwili dla nas. Gdzie jest oczywiście księga oświecenia. Dobra, mamy to. I na strzelca, tak? Czekamy jeszcze, aż Ola się zrobi mniej głodna. Jeszcze nie. Darkmana czuje się o wiele mniej głodny. Black Calf też mniej głodny. No i ona również. Chodź tu. Dziadu. Po prostu odejdź i nikt nie zostanie skrzywdzony. Nie ma innej drogi. On tego żąda. To jubileusz. Pomaluj ten świat na czerwono. Kto powiedział ci, co masz robić? Myśl za siebie. Wieśniak wyraźnie się waha. Dobra, łapki ci rozwalimy, będzie git. Pytanie, czy ktoś walnie go w łapy? Prawie. Dobra, no to ekstra talent dostaliśmy, świetnie. Kurwa, ale co DPS-y. Marinka, jaką ty świetną robotę robisz. Jesteś pewien, że nieśmiertelna w tej chwili. Ty jesteś po prostu nieśmiertelna. Dobra, na nekromancję na nim niestety nie użyjemy. Mamy tu już jakieś przejście po lewej stronie. I naprawdę idziemy w panieńskie lesy. Ej! O kurka, wódka. Coś tu będzie, rurka. Piski ze strzelby, 5 szylingów. Wiem, co to było. Wiem, co to było. Jebany... Zasrany dżin. Jebaniutki, nie trawię dziada. Nie trawię tego dziada. Dobra. Przemocelizm, świetnie. Sorry, że tak nie czytam nawet tego, ale ja mniej więcej patrzę, co tutaj się dzieje. No właśnie, widzicie, na przykład mamy, znajdujesz dwa muchomora czerwonego, nie? No to tam by na przykład było dwójeczka z takimi kreskami i dopiero nazwa jakby przedmiotu. To jest mega ciężkie w tłumaczeniu, po prostu tak w dupie jest to porobione. No dobra, spróbujmy razem z tym. Dwie butelki wódki, świetnie. Dobra, trochę warzyw, szkoda, że marchewki nie weźmiemy albo czegoś. Weźmy trochę wina. Już nie mam butelek niestety. Dobra, nic tu nie zostało. Aha, a mogę zbagować? Nie da się zbagować w ten sposób. Kurde. Nie wiem jak
Jak sobie dopomóc teraz? Dobra. Ominięty. I tam już chyba nic nie było. Oj, te dżiny, oj, te dżiny. No w sumie mielibyśmy jak? Mielibyśmy jak tam dojść go nawet może pokonać. Ale nie wiem, czy ja nawet chcę marnować życie na niego. Dobra, tu już nic nie ma. Tu już wszystko obeszliśmy. O, prawie była mina. Prawie była mina. Ostatnia chwila. Ostatnia chwila. Naprawdę ten soundtrack teraz się pięknie załączył i naprawdę on jest świetny. Szkoda, że go nie ma dłużej, w sensie, że nie jest on jakiś bardziej rozwinięty. Na kolejny White Whale. Czekałem na ciebie. Zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby walnąć mu ten mały, bo on nam cały czas krwawienie napierdala. Ja chyba wolę, żeby on mnie walnął ręką. No, walnijcie mu to jajko. On slam daje 10, nie? To tam... Takie easy peasy. Easy peasy totalne. Dobra, walnijmy ten... To jądro. Tutaj natura widzę. Ale chyba jeszcze mu ten stens nie zachwiał. No niestety nie. No, ale ta Marinka ci za skrzywdę zrobi. Dlaczego dostajesz w łeb? Pyk. No i chyba najlepiej mu walić ten malet na początku. Tam tkaniny. O, to się przyda akurat. My co chwilę obrywamy teraz... O nie, piła nam się zepsuła. Obrywamy non stop, kurde, krwawienie w bubie. Dobra, kawka już jest zimna, niestety. Ale ja zazwyczaj piję zimną kawę, więc dla mnie to żadna różnica. Dobra, czy my tędy szliśmy początkowo? Chyba tak. Tak, i to było rozwidzenie na dwie ścieżki. Żeby teraz nie nadepnąć na minę i będzie cudownie. I zostały nam tylko panieńskie lesy. Co w nich znajdziemy oprócz ostatniego bunkra? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Dobra, żadnej roślinki nie widziałem. Widzę kurki. Kurki, kureczki. Jak to wygląda? Weź to bunkra jest chyba po lewej stronie. Uuu! Stój! Olivia, o, cześć! Ale my cię zabiliśmy przecież. Co ty robisz? Ja znudziłem się siedzeniem w środku. Bo las wydaje się być... Znaczy... to takie ściółka, ale leśna wydaje się być bardziej fascynująca dla mnie niż wczoraj. I mogę teraz ją... sprawdzić troszeczkę bliżej. Jestem botanistą, widzisz. Botanistą. O Jezu. Jestem botanistą, widzisz? Mam... kondycję. Widzisz. Znaczy, kondycję... No, mam taki stan, jak widzisz. O. Ale ty byłaś na wózku, dziewczyno. Kurwa, wiedziałem. To było szybkie. Oj, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego, cholera. Kurde, no i co muszę od początku zrobić? To jest na pewno znów ten cholerny doppelganger, tak? Doppelganger to był? No ogólnie klon. Kurde, ale znowu będę musiał z nim walczyć. No dobra, chodź. Nic nie mówmy. Walnijmy mu ten mallet. Walnijcie go po jajach. Koza nie trpiła w jaja.
apteczkę, dobra. Tyk. No i co mi to daje? Nic. Możemy się zgardować. Za 5. I po łbie. Dziadu jeden. Dobra. Masz coś ciekawego? Fragment tkaniny. Akurat to, co i poprzednio było, więc spoko. Tylko tym razem nam się piłka nie zepsuła. Kurde, ale wiecie co, to jest najśmieszniejsze, że ja widziałem, kurwa, widziałem to. Widziałem tą dziurę, która tam się pojawiła. Pojawiła, która tam była. A ja i tak w ją wlazłem. Nie wiem czemu. To jest po prostu moje upośledzenie chyba. Że widzę dziurę i w nią wskakuję. Czy to kibel, czy to co innego, zawsze skaczę. Livia. Kolejka jest. Ja sobie tutaj muszę zapisać grę. Zaraz znów padnę, coś mi się wydaje. No to na pewno nie jest Olivia, to jest definitywnie ten klon. Olivia. Gdzie są inni? Większość ludzi już opuściła miasto. A ponieważ mam stan, jaki widzisz, jestem botanikiem. Chcesz ze mną pójść? Mam swój stan. Teraz mogę poruszać się bez żadnego problemu dookoła. Dobrze było zobaczyć, co się tutaj wydarzy. Atakują. Ach, co ty robisz? O, jakaś ty piękna. Myślisz, że to jest uczciwa walka? Dlaczego ty robisz? Ty chcesz, żebym wydrapała twoje oczy? Dlaczego ty robisz? Przepraszam za to, po prostu porozmawiamy spokojnie. Naprawdę masz to na myśli? Powinnam ci wierzyć. Olivia jest... Testing, aha. Olivia się waha. No dobra, dowalnijmy ją w ten sposób, w torso. O, no hita. Esa. I tam miałem hita 34, rozumiecie to? Alchemia volume pierwszy, miks czerwonych i niebieskich ziół oraz zielone zioło, świetnie. I robimy co? Nekromancy, ale chyba nic sobie nie wyjdzie. Tak, the soul is too corrupted. To obcinamy główkę. Nadal piła działa. Myślałem, że coś idzie. Ale szczęście nie. No i zobaczcie, no tutaj jest... No widać to, kurwa, no widać. Myślałem, że to może jakiś włas jest czy coś, ale nie. To nie był włas. To była moja zguba. To jest, aha, to nic ważnego. Trzeba uważać pod nogi. O, i tu kolejne by było. Byłoby boom szakalaka. Ktoś tu idzie. Nie mam pojęcia co. Żegadełka, okej. Co tutaj jest? Kurde, ta mgła jest nieciekawa. Tam też przejścia nie ma. No idzie się wjebać w ten dół. I to mocno. Może wyciągnąć broń i do nich strzelać. Bo nie wiem, czy nie będzie ich więcej. No właśnie. Daj łapkę. Żebym to nie... Wydaje się nie wiedzieć, co można myśli. Dobra, jeden. Misy. Misy. Zatruję kogoś. Infected bite. Miss. Dobra, udało się.
My wszyscy jesteśmy... Nie, już nie żegamy, okej. Tu nic nie było. A łeb możemy mu obciąć? Możemy. Dobra, mamy łebek. Nawet nie zużyliśmy przycisku, to jest dobre. Widzicie, wystarczy, że się zagapisz człowieku i w sumie... Kurwa mać! Kim ty jesteś? Kultysta sowy podąża za tobą wzrokiem. Pierdolę, kim oni są? Kultysta sowy, czy sowy kultysta przechyla główkę w prawo i przygląda się w tobie dokładnie. Czy wiesz, co się dzieje w mieście? Kim jesteś? Po prostu odejdź. Tylko tędy przechodzę. Zgoduj się na śmierć. Kultysta wydaje się, że cię słucha. Nie chciałbym ci przeszkadzać, po prostu pozwól mi szybko przejść. Dobra. Kultysta wydaje się... Czy wygląda na to, że kultysta przez chwilę rozważa twoje słowa? To możemy go atakować. Armsy, łeb... O, armsy. Tam tego chciałeś. Ja chciałem tylko przejść. Kreatura wydaje się trzyma coś mocno w ręku. Znajduje 10 shillingów. O. Ło! A nekromans idzie na niego? Nie, niestety. No to oczywiście lecimy. Czyli możemy się spodziewać tutaj różnych typów. Więc zapiszę grę. Więc zapiszę grę, bo tutaj wydaje mi się, że może być ciężko. Może być ciężko. Dobra. Aleksandra jest głodna. A masz 51%, ponad połowę. Takie dziwne... Takie dziwne uczucie w słuchawkach w tej chwili mam. Jak chodzimy po tych liściach. Albo mi się słuchawki psują. To jest bardzo prawdopodobne. Twojego czasu mają. Mamy chyba za 4 lata. Mają prawo. Tu jest jakieś przejście. To skrót jest, ej! Zobaczcie, jaki skrócik piękny. Pyk, pyk, jesteśmy tutaj. Kto by pomyślał? Kurwa, wlazłem w to drugi raz. Nie zauważyłem tego. Dobrze, zapisałem grę. Nie zauważyłem tego, serio. Wy to możecie lepiej widzieć, bo macie większy kontrast, ale ja tego nie widziałem. No i znów łeb obcinać. Jed. Zobaczę zaraz, czy u was lepiej jest to widoczne. Gdy przechodziliśmy, tak? No tak, u was jest trochę lepiej to widoczne. Niewiele, bo niewiele, ale trochę jest. Kurwa, Maś, już myślałem, że wpadłem znów. Oh fuck. Oh fuck. Przechylenie głowy ustaje. Kultysta jest teraz skupiony na tobie. O nie, nie wolno mu łapy. No kurwa, trafcie coś, no. O. Można? I kto sens chyba nam pięknie wyeliminował tego typa? Czy wyeliminował? Ła. Odwaka fragment, świetnie. Lecimy z tą główką. No i niestety, Bonsal się rozpieprzył. I tak długo trzymał. Dobra. Kolejny łepek. Gdzie my już jesteśmy? Kierujemy się non-stop na zachód. Non-stop na zachód. Hmm.
Jakiś namiot. To pociski 12 mm, świetnie. Czyli wojsko. Wojsko Bremy tu może być. Tam jest żaba. Ribbit, ribbit. Nie ma interakcji z nią. Ktoś po lewej jest. All cultist, jak non stop. Mogę się założyć, że zaraz all cultist nam wyskoczy z trawy. Jestem pewny. Mega pewny. Masz marchewkę. A widzę, że tych marchewek zaraz tam więcej pójdzie. No kurde, nie ma tutaj tak naprawdę żadnego takiego mniejszego żarcia, którego moglibyśmy użyć, nie? Właśnie, to non stop jest kurwa no dosyć dużo. Dobra. Jak muszę, to muszę, nie? O, nie było kultysty? Nie było kultysty. Ale słyszę dźwięki dziwne po lewej stronie. Aha. Czyli był jednak kultysta. Ty kurde dziadu. Kim jesteś? Kultysta kontynuuje przekręcenie swoją głową. Dobra. Użyjmy to w ten sposób. Nie ma łapek, czuję się bezpieczniej. Dobra. No nie wiem, czy jest sens, może lepiej ciałko walić. Czemu oni mają takiego słabego cela? Co się dzieje? Nic nie trafiają. Koza jest lepsza. Dobra, kolejny dwa cloth fragment, który się naprawdę przyda. Nie chciałem tego użyć. Wiem, że soul is too corrupted. Dobra. Nie my. Tylko tak. No, użyjmy tego with oil. Bo jestem pewny, iż za chwilę Marinka straci dużo zdrowia. Borowiki. Kolejne borowiki. Podejrzewam, kogo możemy tutaj spotkać. Ale czy to będzie ta osoba? Zobaczymy. Musimy zacząć również naszych przyjaciół z festiwalu ciąć. O kurde, hellhoundy. Zostaw mnie, zostaw mnie. Kurwa, nie zostawił mnie. Ale jeden, dobra. Musisz być w strasznym bólu, biedny coś. Co mogę dla ciebie zrobić? Kreatura wydaje się być zdziwiona twoją prośbą. Dobra, no spróbujmy. No easy, na jeden hit. Tutaj nie możemy obciąć nic. Bo coś leci do nas. Kurwa, złapał mnie. Give rotten meat. Nie, no nie chcemy. Dobra. Uciekaj stąd. Na szczęście są dosyć prości do zabicia. W szczególności, że nic nie dają, nie? Ale to nie są blue herby. To są jakieś inne herby. Marinka, ty mi tu nie głoduj. Proszę nie oszukiwać. Kurde, się zgubię zaraz w tym lesie. Idziemy na wschód. Jezu, tu ile jest tutaj przejść? A, tu na przykład nie ma przejścia. Już myślałem. Naprawdę myślałem, że może jakoś się podłączymy do tego bunkra, ale chyba nie. A samych borowików to już łatwo, czy warto tutaj przejść. Jest ognisko. Dobra. Może rozpalimy, ale nie. Spłonęło całe drewno i gałęzie. Pozostaje tylko węgiel.
Wygląda na to, że ktoś ostatnio rozbił tu obóz. Dobrze. Rublu erb. I dalej tu nic nie ma chyba. Tu przejścia również nie ma. Dobra, mamy przejście na południu. Z tego co pamiętam. Oczywiście się tam przejdziemy. Bo tu. No i te dźwięki mnie troszeczkę przerażają. Aczkolwiek... Czy my tu nie byliśmy? Została tutaj drabina. Połóż drabinę. Wiesz, to jest przejście. To jest kurde faja przejście do naszego pociągu. To jest jakiś skrót. No nie mówcie. No definitywnie jest to skrót. Oh shit. No dobra, tylko wszystko pięknie ładnie, ale no troszeczkę mi tu się to nie podoba. Tu nie mieliśmy jak zapalić sobie jakiś pochodni. Mamy cały naszyjnik na do zrobienia. No dobra, nadal nie mamy jak zrobić niestety pochodni. Rozumiem, że nie możemy zapalnić kiemkę dużyć, czy możemy? Items, zapałki. Nie mamy use. Zapalniczka. Też nie możemy. No to niestety nie mamy jak. Nie mamy jak. Nadal brakuje nam cholernej pochodni. A wiem, że się da zrobić pochodnie. Musimy wrócić i sprawdzić jakieś inne przejście. Bo nie wierzę w to, że oni by tak zostawili to wszystko. Tu musi być jakieś przejście. Nie wierzę w to, że tu nie ma przejścia. Nie róbcie sobie żartów. Jakby się gdzieś zaplątałem. No i żartujcie sobie. O. Coś jest. Jest przejście. Ukryte, ale jest. Mamy motylka. Czerwone zioła nawet. Kurde, muszę kończyć odcinek, bo już mam ponad 45 minut. Kurwa, nie zapisałem gry. Jeżeli mnie rozumiesz, po prostu sobie odpuść. W sensie, trzymaj się do mnie z daleka, bez reakcji. To ty masz. Masz head. Masz head. Próbuję. 1800 i on żyje nadal. Chodź ty w dupę. What? Czy wy to kurwa widzicie? To jest jakiś boss. Ja pierdolę, to jest jakiś boss. Wiecie, Marinka sobie da radę. Marinka sobie zawsze dawała radę. Wygląda się, że mam ten lifesteal, nie? Właśnie. No i easy, w sensie, że da się go pokonać. Mamy całą ekipę. Kreatura nie miała nic, co moglibyśmy wziąć. Black Caleb, mimo że martwy, coś głoduje, nie wiadomo czemu. Jak się w ogóle nazywa? Centaur, okej, Centaur. Moi drodzy, no ja oczywiście cofnę sobie rozgrywkę. No widzieliśmy tą walkę. Myślę, że damy radę go pokonać bez straty teamu. A jak nie, to ja nawet sam sobie tu przyjdę, samą Marinką. Tą ekipę odłożę i po prostu pokonam tego Centaura, bo mi szkoda.
Szkoda mi po prostu tej naszej ekipy, kurde, no, tyle już tutaj poświęciliśmy na nich, niestety ani się ich skrzesić nie da, ani nic. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jak ten film ogląda, czy oczywiście widzimy w następnym odcinku, trzymajcie się, hej, hej!